Pierwszy raz po wakacjach. Jesteśmy. Dobry wieczór Państwu, witam w siedzibie Teologii Politycznej. Bardzo miło wszystkich Państwa gościć. Pierwszy raz to pierwszy nasz wykład z serii Namalować katolicyzm od nowa po wakacjach i jak ktoś z przyjaciół porachował, szósty od początku naszych spotkań. Dzisiaj wysłuchamy wykładu pod tytułem Afirmacja i wolność w polskiej sztuce współczesnej, a naszym gościem jest pan profesor Rafał Solewski. Pan Rafał Solewski jest profesorem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownikiem Katedry Badań Artystycznych i autorem takich, między innymi takich książek jak Umiar i namiętność, życie i sztuka Janusza Orbitowskiego, Wypatrując, idea człowieczeństwa i hermeneutyka tożsamości osobowej we współczesnych sztukach wizualnych, Skrytość piękna, idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Ja muszę przyznać, że z wielką niecierpliwością na ten wykład oczekuję. Miałem przyjemność czytać artykuł, który jakoś jest z tym wykładem powiązany i on mnie uderzył, bo dla naszego środowiska jest rzeczą niesłychanie ważną kategoria afirmatywności jako taka. My jesteśmy środowiskiem, które mniej interesuje popularne w podobnych środowiskach intelektualnych oburzenie moralne czy krytyka. Interesuje nas afirmacja, zachwyt i wdzięczność. To są te wymiary, które są nam szczególnie drogie, dlatego też ogromnie jestem ciekaw, jak pan profesor to widzi w polskiej sztuce. Oddaję panu głos. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za przedstawienie i dziękuję także za umożliwienie mi tego wystąpienia w redakcji Teologii Katolickiej, Teologii Politycznej. W kameralnym gronie chciałbym Państwu opowiedzieć, no, jak w ogóle pojawiło się to pojęcie afirmatywności. Kiedy zacząłem pracę na uniwersytecie, który właśnie przed chwilą zmienił nazwę, już to nie jest Uniwersytet Pedagogiczny, tylko Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, okazało się, że wszyscy są zainteresowani w tym instytucie, w którym zacząłem pracę, sztuką współczesną. I okazało się, że ta sztuka współczesna na przełomie XX i XXI wieku w ogromnym stopniu ma charakter sztuki krytycznej. I to jest ta postawa, o której pan prezes zechciał tutaj powiedzieć, że właśnie mnie interesuje to środowisko, natomiast ja się z tą sztuką krytyczną zderzyłem. O co w tej sztuce krytycznej chodzi? Chodzi przede wszystkim o podważenie systemu. Podważenie systemu, przede wszystkim systemu politycznego, systemu ekonomicznego, ale także systemu wartości, jak się właśnie za chwilę okaże. Generalnie system należy podważyć, ponieważ on jest opresywny. On nas niewoli i to jest po prostu zło. Ten system trzeba podważać. To jest oczywiście ufundowane na filozofii marksistowskiej, a szczególnie na jej rozwinięciu przez szkołę frankfurską, czyli Teodora Adorno i Maxa Horkheimera. Tą filozofią się inspirują ci artyści, którzy tą sztukę krytyczną reprezentują. Jak można ten system podważać? No, po pierwsze trzeba przyjąć język kultury masowej. Trzeba uczestniczyć w dyskursie masowym, to znaczy w tym języku, w którym są formułowane wypowiedzi na przykład związane z polityką, z wiadomościami codziennymi, z reklamą, z taką masową rozrywką, z kulturą masową po prostu. W tym dyskursie należy brać udział i ten język przyjąć, a potem w tym języku
chociaż także korzystając z tak zwanej sztuki wysokiej, a nie tylko z tej kultury masowej, należy dokonywać przechwytywania tych komunikatów, które są powszechnie znane, a potem dokonywać subwersji. Subwersja polega na tym, że ten komunikat, który jest przechwytywany i cytowany i który na przykład dotyczy no właśnie wartości, na przykład religii, na przykład idei narodowej, także polskiej, należy ten komunikat przechwycony przekształcić w taki sposób, że przesuwa się jakieś znaczenie większe lub mniejsze, albo umieszcza w innym kontekście i wtedy się okazuje, że ta wypowiedź, która jest powszechnie znana, na przykład jakieś dzieło sztuki albo jakiś temat religijny, znaczy coś zupełnie innego niż wydawało się do tej pory, że znaczył. To jest takie oczywiście dekonstrukcyjne to i zwykle oznacza to krytykę tego komunikatu, krytykę tych treści, które wcześniej ten komunikat miał wyrażać. Okazuje się, że ten komunikat po tej subwersji może stawać się brzydki po prostu, w związku z czym sztuka, która miałaby być piękna, zaczyna nagle operować brzydotą i taką bardzo intensywną ekspresją. To wszystko, tego wszystkiego dokonuje się po to, żeby właśnie podważyć system, a ostatecznym celem tego podważenia systemu jest wolność. Wolność jest tutaj taką, jak mi się wydaje, najważniejszą wartością. Jak taka sztuka krytyczna może wyglądać, no to będzie kilka ilustracji, które w tym środowisku no, mogą być rażące i raniące. To jest przykład tutaj Marty Deskur, krakowskiej artystki, która no, przechwytuje, można powiedzieć, temat religijny, to znaczy na przykład Najświętszej Rodziny albo 12 apostołów, Ostatniej Wieczerzy i zmienia. Jak może właśnie ta subwersja wyglądać? Na dole Państwo macie Ostatnią Wieczerzę, w środku siedzi Marta Deskur, sama ta artystka w miejscu Chrystusa. Obok niej jako apostołowie siedzą artyści z krakowskiego środowiska, którzy są dla niej też właśnie w tej serii rodzina. Oni zastępują jej rodziców, jej rodzinę, bo ważniejsi są dla niej właśnie ci artyści z towarzystwa. Sama rodzina jest jedną z opresji, która no, właśnie jest krytykowana i podważana. Te wypowiedzi bywają takie drażniące, bywają wieloznaczne także. Tutaj jest Rafała Bujnowskiego, Last Saved, czyli powielona jakby etażerka z domu Wojtyłów. I to, jak można namalować no, taki powszechnie znany wizerunek papieża w kilku pociągnięciach pędzla. No, treścią tej wypowiedzi jest krytyka fetyszyzacji obrazu papieża, która, czy też w ogóle przedmiotów związanych z papieżem, która no, tutaj no, można dopatrywać się też takiego moralizatorskiego jednak przekazu, bo ten nadmiar wizerunku wprowadzi do czegoś, co filozofowie związani z postmodernizmem nazywają utratą obrazu. Tych obrazów obecnie jest tak wiele, że właśnie przez ten nadmiar one się zatracają, my przestajemy je rozróżniać i właściwie tutaj jest echo takiego myślenia, aczkolwiek odniesione do religii, której wyrażanie przez takie właśnie ikoniczne obrazy jest tutaj poddane krytyce i podważone. To może nieść różne inne treści. Tutaj tak zwana instalacja wideo, czyli po prostu krótki film dokumentalny w określony sposób zmontowany. Artur Żmijewski, który jest jednym z koryfeuszy najbardziej znanych przedstawicieli tej sztuki krytycznej, pojechał do Tel Awiwu i tam spotkał w domu opieki takich właśnie starszych ludzi, bardzo już podeszłym wieku, oni pewnie dzisiaj często już nie żyją. I okazało się, że oni pamiętają bardzo dobrze język polski, nie tylko język polski, ale
pamiętają pieśni, takie właśnie podniosłe, jak na przykład hymn albo tę pieśń Boże coś Polskę, która sama w sobie jest wieloznaczna, bo jak wiadomo została napisana na wjazd cara do Warszawy, a w latach 80. była śpiewana na mszach patriotycznych. Ale ci ludzie pamiętają także piosenki takie, można powiedzieć, rozrywkowe. Co jest przedmiotem krytyki? No przedmiotem krytyki jest tutaj etos polski właściwie, bo etos polski źle realizowany, można powiedzieć, doprowadził do tego, że Żydzi z terenów Polski uciekali, bo na przykład w czasach Holokaustu nie tak Polacy się zachowali, jak powinni, a w 68 roku w ogóle tych Żydów z Polski wyrzucali. To jest ten przekaz krytyczny, natomiast sam Żmijewski mówi o tym, że jemu chodzi o to, jak właśnie umiera pamięć zbiorowa. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że za chwilę będę mówił, mimo tego, że pan Dariusz Karłowicz nie lubi, jak się mówi o sztuce metafizycznej, ja będę mówił o tej metafizyczności mimo wszystko. Gdyby to odnieść do kategorii metafizycznych, ci ludzie, którzy pamiętają dobrze język polski i ten przynajmniej jakieś ślady polskiego etosu zachowują, oni dzisiaj identyfikują, znaczy dzisiaj, no w tym momencie, identyfikowali się raczej z ideą państwa Izrael, a nie z ideą polską, o której będzie mowa za chwilę. Natomiast ślady albo marginesy tej polskiej idei w jakiś sposób no tutaj się pojawiają, jakieś elementy polskiego etosu, bo śpiewanie tych pieśni patriotycznych właściwie jest znaczące, ten ślad albo margines istnieje i tutaj można też dostrzegać pewne elementy metafizyki, o których będziemy później mówili wyraźniej. Natomiast generalnie przekaz Żmijewskiego raczej jest taki zgodny z duchem sztuki krytycznej, że no, niedobrze realizowany polski etos doprowadził do tego, że tych Żydów w Polsce brakuje. Te wypowiedzi mogą artystyczne dotyczyć już wprost religijności, zbliżać się do no, profanacji właściwie, bo tutaj jednocześnie będąc związanymi z krytyką wyrażania polskości i krytyką polskiego etosu, który jest, jak wiadomo, mocno związany z religijnością. Tutaj Dorota Nieznalska albo pokazuje koronę cierniową jako królową Polski, albo właśnie taki łańcuch, który ma tytuł 44, co oczywiście się kojarzy ze znanym cytatem, znanym wszystkim, czyli imię jego 44. Natomiast ten łańcuch, no on jest właśnie przechwytywaniem. On jest z jednej strony przechwytywaniem więzów, które mogą się kojarzyć z męką Chrystusa, czyli takie arma Christi, ale to jest właśnie takie no, bliskie profanacji, ponieważ to jest łańcuch zapożyczony z takich takiego asortymentu sklepów dla sadomasochistów. I przekaz jest taki, że to jest krytyka polskiej religijności, która polega na ofiarnictwie, na cierpieniu, na zamęczaniu siebie samych, bo ta korona cierniowa też rani. Więc to jest krytyka polskiego etosu, krytyka sakralizowania Polski, krytyka ofiary, która przynależy do religijności i polskiego etosu. To już praca stosunkowo nowa, jedna z tych, Borys Fiodorowicz unika niby deklarowania się czego, co on krytykuje, a czego jest zwolennikiem, mówi, że on tylko portretuje rzeczywistość. Natomiast no, można tu widzieć także krytykę sprowadzania wizerunku Matki Boskiej do takiego komunikatu masowego, do dyskursu właściwego kibicom. Z jednej strony, a z drugiej w tej pseudo-ikonie Sorry Polsko, to jest 2021 rok, więc to jest czas wystąpień pro
aborcyjnych, jak wiadomo, na ulicach. No i ten komunikat, którego tytuł też nawiązuje prawdopodobnie do takiej znanej piosenki Marii Peszek, która też jest w wymowie krytyczna. No i w tym wymiarze krytycznym pewnie należy to sobie tłumaczyć, że Matka Boża Częstochowska usuwa się z Polski i odchodzi, bo nie ma w tej Polsce miejsca dla kobiet. Chociaż na przykład ta wieloznaczność może tu polegać na tym, że dla katolika to może być też tak, że Matka Boża wypychana jest z Polski przez tych, którzy no, chcą mordować nienarodzone dzieci, bo gdyby Matka Boża się tym rodzajem myślenia posługiwała, no to by się nie stała Matką Bożą, co wynika z tego, na czym polega aborcja. Ale obawiam się, że Borysowi Fiodorowiczowi raczej chodziło o wzięcie udziału w tych proaborcyjnych wystąpieniach, ale to jest mój domysł. Tu mamy inny przykład takiej też właśnie krytyki, która dotyczy i religijności, i miejsca kobiet w polskiej religijności. To jest Klementyna Stępniewska, która no, przyjęła taki artystyczny pseudonim Klemens. I tutaj mamy przechwycony sąd ostateczny Memlinga, ten, który jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a jego kopia jest w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, bo tam oryginalnie był. I w tym właśnie przechwyconym dziele artystycznym, dość powszechnie znanym, okazuje się, że no, po pierwsze Chrystus nie siedzi na tęczy, w oryginale na tęczy siedzi, ale nie ma miejsca na tęczę w Polsce, ponieważ homoseksualiści nie są z entuzjazmem szczególnym przyjmowani. Do nieba idą chłopcy albo mężczyźni z biało-czerwonymi opaskami, natomiast do piekła strącone zostają kobiety, no te zwłaszcza zwolenniczki aborcji, bo te symbole parasolek zdaje się to mają oznaczać. Tutaj jeszcze myślałem, że się puści fragment filmu, ale się nie puści, bo tu zobaczylibyśmy w takiej instalacji wideo Pietę, w której Chrystusem jest taki biały młodzieniec przypominający albo kibica, albo boksera, bo tak ubrany, a Matką Bożą jest sama artystka. Ta kompozycja przypomina Pietę Michała Anioła właściwie, więc także mamy takie właśnie przechwycenie i skrytykowanie znowu związku polskiej idei, polskiego etosu, związku tego etosu z religijnością. No i taka jest ta sztuka krytyczna. To są oczywiście tylko wybrane przykłady i tak nie najbardziej takie właśnie powiedzmy ryzykowne, czy kontrowersyjne, czy wręcz raniące. Natomiast poznając tą sztukę i mówiąc też o niej studentom, no bo to jest jakby rozdział polskiej sztuki współczesnej, nie tylko zresztą polskiej, bo taka jest sztuka na świecie również, zacząłem się zastanawiać, jak skoro tak wygląda sztuka krytyczna, to jak wygląda sztuka afirmatywna? I tutaj pojawia się to pojęcie, o którym pan doktor mówił przed chwilą. Afirmacja, no jak wiadomo, to jest zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre, przyjęcie tego, co dane. To jest też tutaj dość ważne. I tak naprawdę, jeśli moim zdaniem, tutaj wiele będzie mojego zdania, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę sztuka przez stulecia w swojej, można powiedzieć, ogromnej większości była afirmatywna i wciąż jest afirmatywna, bo wciąż powstają dzieła, które po prostu przyjmują naturę taką, jaka jest dana, zatrzymują ją w postaci pejzażu albo portretu, pokazują, podkreślają to piękno, które jest w naturze. To wszystko właśnie jest afirmatywne i taka sztuka właściwie
zwykle była i wciąż taką sztukę możemy zobaczyć, gdzie po prostu uchwycenie rzeczywistości, codzienności jest afirmatywne. Tutaj przykłady z tego samego czasu, kiedy można powiedzieć ta sztuka krytyczna dominuje czy dominowała w tych ostatnich dziesięcioleciach. Bo tu trzeba podkreślić, że tak, kiedy się czyta teksty, recenzje, teksty o sztuce współczesnej, to przeważają analizy tej sztuki krytycznej. O takiej sztuce, o której ja teraz będę mówił, mówi się dużo mniej. No tutaj oczywiście wręcz wyłomem jest działalność teologii politycznej, bo w dziedzinie sztuki właśnie, ponieważ ukazuje, podkreśla i inspiruje taki rozdział sztuki, o której właśnie te fachowe czasopisma rzadziej się wypowiadają. Tu przykłady takie tylko trzy, że w sztuce początku XXI wieku wciąż uchwytywanie krajobrazu, czy portretu, czy martwa natura, tak jak tutaj Krzysztofa Klimka, przed chwilą zresztą oglądanego jako jednego z autorów i obrazów Miłosierdzia Bożego, czy Jezusa Miłosiernego i także obrazów zwiastowania. Tutaj mamy po prostu szafę mojej mamy. Po prostu ta szafa jest pełna naczyń, pełna takich kuchennych utensyliów. Ona po prostu jest. Samo istnienie, które ma charakter metafizyczny, jest właściwością bytu. Jest w tej szafie, w jej codzienności, w jej zwykłości. Samo to istnienie, oczywiście to, że ona jest mojej mamy, tutaj wprowadza ten element emocjonalności, ale chodziło mi o to, że po prostu samo uchwycenie rzeczywistości, samo uchwycenie istnienia ma charakter afirmatywny. Coś jest i jest nam dane, po to, żebyśmy się tym cieszyli, z tego korzystali, to właśnie przyjmowali i afirmowali. Tu też z naszego środowiska, jak rozumiem, Beata Stankiewicz, która nie tylko obraz Jezusa Miłosiernego i zwiastowania, ale znana jest z takich właśnie obrazów wnętrz. To są czasami wnętrza kościoła, ale czasami to są po prostu wnętrza. Pełne światła, ale w których jest też cień, w których są barwy, one też po prostu są. Sama ich przestrzenność, sama ich powietrzność, sama ich atmosfera, to ma charakter metafizyczny w samym właśnie istnieniu. Ale dominuje ta sztuka krytyczna i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy rozumiejąc to, na czym polega ta sztuka krytyczna i jakiego języka używa, jakim językiem się posługuje, znając jej cele, jak biorąc pod uwagę to, że ona dominuje w tym dyskursie artystycznym, czy również przyjmując ten język, przynajmniej w jakiś jego formach, czy można by też mówić o sztuce afirmatywnej i co by się musiało zmienić w tej sztuce krytycznej, żeby ona się stawała aprobatywną albo afirmatywną, bo to w nawiasie określenie też się czasami pojawia w tekstach dotyczących takiej sztuki. No i przyjąłem, że właściwie przyjęcie tego podstawowego systemu metafizycznego tutaj, właśnie się obawiam tego określenia, bo przed chwilą pan doktor powiedział, że właśnie nie lubi, a ja tu za chwilę będę o tym mówił, że przepraszam, ale będę. Gdyby przyjąć ten system metafizyczny, co jest od razu podważeniem sztuki krytycznej, no bo sztuka krytyczna, jej celem jest podważanie systemu. Gdyby jednak zachowując pewne cechy tego języka krytycznego, przyjąć jednak aprobowanie tego systemu metafizycznego,
to może ta sztuka, która na pierwszy rzut oka by się wydawać mogła krytyczną, okazać się może, przynajmniej niektóre takie przykłady, okazać się mogą jednak afirmatywne. Pozostałby z tego języka krytycznego tutaj takie dwie cechy, na które będę zwracał uwagę. Mianowicie coś, co taki profesor niedawno zmarły z Łodzi, którego imię dobrze znam, ale teraz mi się zamknęła klapka, nazywał się Sztabiński, który był i artystą, i filozofem, i historykiem sztuki. I on mówi, że pisał o tym, że właśnie w sztuce współczesnej często ta transcendencja nie jest wprost pokazywana, tak jak jest na przykład w tej sztuce, którą w tej chwili inspiruje i promuje teologia polityczna, tylko ona ogranicza się właściwie do wywoływania dreszczu transcendencji i do odsłaniania marginesów transcendencji, często być może dzięki właśnie temu dreszczowi. Jakby to mogło zatem wyglądać, żeby samo takie wzbudzanie dreszczu transcendencji i odsłanianie marginesów transcendencji stawało się jednak sztuką afirmatywną, która tak naprawdę odsłania system metafizyczny i z niego korzysta. Jak rozumiem system metafizyczny? No ja go rozumiem tak dość tradycyjnie i zgodnie, jak mi się wydaje, ze świętym Tomaszem z Akwinu, który korzystał, jak wiadomo, z Arystotelesa, i chodzi mi tutaj o transcendentalia i uniwersalia. Transcendentalia, czyli właściwości bytu, takie jak istnienie, przyczyna, cel, rzecz, jedno, różnica, to są te takie no, podstawowe właściwości, które należą do systemu podważanego przez sztukę krytyczną. I w ogóle przez postawę krytyczną, bo jak Państwo się przyglądniecie rzeczywistości dzisiejszej, to na przykład różnica między płciami jest podważana. To, że jest jedna płeć męska i jedna płeć żeńska, też jest podważana. Nawet w dziełach sztuki mówi się na przykład o immaterii, w związku z czym materialność dzieła sztuki w ogóle zostaje podważona, istnienie dzieła sztuki jakby się zatraca i kryje. Nie mówiąc już o uniwersaliach, czyli transcendentaliach aksjologicznych, jak to niektórzy nazywają, takich jak dobro, piękno i prawda, czyli tej trójcy platońskiej. No, ja tutaj właśnie dokonuję manewru przewrotnego, mianowicie próbuję pokazać, że istnieje taka sztuka, która korzysta z takiego działania, które wywołuje dreszcz transcendencji i które odsłania marginesy transcendencji, ale to wszystko służy temu, żeby odsłaniać właśnie ten podstawowy system. I ten system ma też odniesienie do problematyki polskości i polskiego etosu, z którym bardzo silnie religijność jest, jak wiadomo, związana, i to za chwilę będziemy też widzieli. No ja tutaj przyjmuję za różnymi myślicielami to, że współcześnie naród wyznaczany jest przez etnos, etos i eidos, czyli ideę. Przede wszystkim no, jest idea polska. Idea polska jest przyczyną tego, że istnieje, powołujemy do istnienia Rzeczpospolitą. Tak się nazywa ten kraj, w którym żyjemy. Celem tej Rzeczpospolitej tak naprawdę jest odsłanianie właśnie tej idei polskiej przez to, że my realizujemy etos, ten etos, czyli idealne sposoby zachowania, takie, które właściwe mają być Polakom, po to, żeby odsłaniać właśnie tą ideę polską. Polska, jak już jest tą Rzeczpospolitą, tworzy jedno państwowe, różne od Niemiec czy Rosji na przykład. Jak my ten etos realizujemy jak najlepiej, no to odsłania nam się idea dobra, bo najlepiej to jest stopień najwyższy od dobra. Jak
to robimy dobrze, no to ta idea jest realizowana i tworzy to, co jest piękne. Rzeczpospolita jest piękna i prawdziwa, uprawomacnia swój sens istnienia. No i jest pięknie. Tutaj na dole taka dygresja, profesor Władysław Stróżewski w swoim takim krótkim tekście o pojęciu patriotyzmu zwracał uwagę na taką właśnie różnicę, że na to, że najpierw jest to, co dobre. I ja chcę, żeby to, co dobre, było polskie. Natomiast jak mam takie przeświadczenie, że jak coś jest polskie, to znaczy, że na pewno musi być dobre i wszyscy się mają do tego stosować, no to to jest droga do nacjonalizmu. Natomiast to pragnienie, by dobre, to co dobre było polskie, no to na tym polega patriotyzm. Tak uważał profesor Stróżewski, a tutaj właśnie z tych poglądów Stróżewskiego, fenomenologa i idealisty także krakowskiego, ale także z poglądów profesora Sztabińskiego, który nie był fenomenologiem i no, bardziej zróżnicowane miał poglądy, korzystam w tej swojej koncepcji, którą Państwu przedstawiam. No, w dziejach to sztuka taka, która dotyczyła idei polskiej i polskiego etosu, no to mogła wyglądać na przykład tak. Chcę zwrócić uwagę, bo tu zresztą na seminarium też żeśmy tego problemu dotykali. Najpierw to jest sztuka i to jest zrobione coś, co jest piękne. No, przyjmuję, że piękno wyznacza sztukę. Artyści zrobili piękną architekturę i piękne rzeźby i dzięki tym rzeźbom pokazana jest wielkość pierwszej Rzeczpospolitej. Monarchii Jagiellonów, Rzeczpospolitej obojga narodów, a właściwie to wielu narodów, które w niej żyły i która była potężna i która była mocarstwem i to jest pięknie pokazane. Najpierw jest sztuką, ale później to, co piękne, tak jakby trochę ustępuje miejsca tej idei polskiej, która tutaj jest pokazana także w tym, że do polskiego etosu należy religijność, należy też no, moc królewskiej władzy. To jest pokazane, chcę zwrócić uwagę, że to jest pokazane przez artystów włoskich. Z ideą polską mogą się identyfikować nie tylko etniczni Polacy, w związku z czym tamto pojęcie etniczności, które się też pojawiło, ono no tutaj tak naprawdę nie jest najważniejsze. Obok widzimy zresztą obraz Jana Matejki, który pokazuje również polski etos, do którego należy waleczność według wielu, co jest pokazane w dziele uważanym albo za piękne, albo za wzniosłe. No, jest piękne chociażby przez doskonałość wykonania, bo na pewno jest doskonale wykonane przez Matejkę zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, które obowiązywały w XIX wieku. No i on to maluje właśnie w tym stuleciu, w którym nie ma Polski na mapie, w związku z czym Rzeczpospolitej nie ma. Natomiast idea polska wciąż jest tak silna, że on to maluje, chociaż jego ojcem był Czech, a jego matką była Niemka. Natomiast on się uważał za polskiego patriotę, odmówił przyjęcia funkcji rektora na Akademii Praskiej, bo uważał się za Polaka, chociaż etnicznie moglibyśmy tu właśnie dyskutować. No ale to są właśnie takie sytuacje, w których to jest jasne. Jest piękne dzieło, które jest organiczną całością i one pokazuje wielkość Polski i polskiego etosu. Natomiast czy można mówić o tym polskim etosie i polskiej idei takim językiem sztuki krytycznej? Tak naprawdę to już w latach 80. tym językiem sztuki krytycznej właściwie i językiem sztuki postmodernistycznej można by powiedzieć, czyli właśnie zrobieniem instalacji Sztuka już mówiła. Tutaj jedno z bardzo znanych i zresztą no, moim zdaniem bardzo dobrych dzieł, które Jerzy Kalina stworzył, Pojazd betlejemski. No, tak na dzień dobry, no to znowu się możemy zastanawiać nad profanacją, no bo mamy dzieciątko wsadzone do bagażnika samochodu.
no to nie bardzo z dekorum mogłoby się to zgadzać, no bo dzieciątko powinno być w szopce we wnętrzu świątyni. No ale ponieważ znamy historię, więc zaczynamy to sobie interpretować i wiemy, że to jest bagażnik samochodu, w którym wieziono księdza Jerzego Popiełuszkę i tak naprawdę mamy tutaj przywołany polski etos, który w imię wolności, w imię prawdy jest zdolny do ofiary. Ksiądz Jerzy Popiełuszko tą ofiarę poniósł. No i on jest tym męczennikiem. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że męczennicy są objawieniem. Pan doktor zechciał właśnie takie zdanie przywołać i tak sobie pomyślałem, że ono tutaj dobrze pasuje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest no właśnie instalacja artystyczna, w której nie ma doskonałości malarskiej albo rzeźbiarskiej. Tu jest no takie zwykłe zestawienie, można powiedzieć, które polega na pomysłowości, nowatorstwie, oryginalności, może poetyczności. I tą poetycznością być może to piękno, które należy do uniwersaliów, w jaki sposób tutaj się dostaje jednak. Tu mamy inną pracę, nie wiem, czy ona też ruszy. O, ruszyła. No to jest performance, który też należy tak, jeśli chodzi o język artystyczny, raczej do tej sztuki nawet nie modernistycznej, co raczej już postmodernistycznej. Natalia Lachlachowicz okłada tutaj pejczem Zbigniewa Warpechowskiego. Natalia Lachlachowicz niedawno zmarła, też bardzo znana performerka. Zbigniew Warpechowski jeszcze żyje, jest w ogóle ikoną performance'u polskiego, ale był, no bo już w jego wieku już performance to tak trudniej pewnie jest mu wykonywać tego rodzaju, natomiast on manifestuje wciąż, że jest jednocześnie artystą awangardowym i w tą awangardowość wierzy i jest jednocześnie konserwatystą, bo jest wierzący, jest patriotą i godzi ze sobą to, co wydaje się nie do pogodzenia, no bo awangardowość to jest modernizm, to jest postępowość, a konserwatyzm to jest to, co skoncentrowane na przeszłości, na tym, co było, na historii. Natomiast Warpechowski uważa, że to można ze sobą pogodzić i ta praca wydaje mi się też z lat 80. jeszcze jest dobrym tego przykładem, bo właśnie w tym języku takim drażniącym, bo tak jak tamta instalacja drażniła właściwie taką swoją nie do końca właściwością, przystojnością, nie do końca dekorum było zachowane. Tak samo tutaj to też jest drażniące, no bo po prostu kogoś okładamy i go ranimy. Jego ciało ulega uszkodzeniu. Natomiast na czym polega wypowiedź w tym performensie? No chodzi o to, że tam w tle, być może Państwo widzieli, jest czarny kwadrat, który wisi. To jest czarny kwadrat na białym tle, czyli takie ikoniczne dzieło Kazimierza Malewicza, które się uważa za początek dla abstrakcji geometrycznej, za dzieło metafizyczne też w ogromnym stopniu, taki ekwiwalent metafizyki, tylko właśnie abstrakcyjny. No i wszyscy to dzieło znają, którzy się znają na historii sztuki, na sztuce dwudziestowiecznej. To jest absolutnie takie podstawowe. No i Kazimierz Malewicz po I wojnie światowej starał się o polskie obywatelstwo i tego obywatelstwa nie dostał, odmówiono mu, no bo był generalnie radzieckim konstruktywistą. I tak dzisiaj, jak się gdzieś tam w Wikipedii przeczyta, no to, że to artysta rosyjski, ewentualnie ukraiński, bo się urodził na terenach dzisiejszej Ukrainy. Natomiast jego rodzina miała herb polskiej szlachty i on chciał uzyskać polskie obywatelstwo i ten autor jednego z najbardziej znanych dzieł awangardowej sztuki dwudziestowiecznej, no byłby Polakiem i powszechnie byłby znany jako Polak, tak jak na przykład Władysław Strzemiński, który jednak w Polsce mieszkał. Natomiast no, tutaj mamy krytykę
z jednej strony no, krótkowzroczności polskich polityków i polskiego etosu, właśnie tej krótkowzroczności, która do tego etosu by też miała należeć, do negatywnych cech tej postawy, no bo szkoda, że tak się nie stało. I Warpechowski sam ponosi ofiarę w imię tej sztuki awangardowej i po to, żeby zadośćuczynić temu błędowi polskiemu, bo jemu jednak na tej polskości zależy. Więc mamy tutaj przykłady, które mimo tego, że takimi formami instalacji albo performance'u się posługują, to wykorzystane są przez artystów, którzy są, dzisiaj są uznawani za reprezentantów takiej i konserwatywnej, i powiedzmy prawicowej politycznej strony, czy artystycznej strony, czyli właśnie Kaliny i Warpechowskiego. Natomiast jak to dzisiaj wygląda, ta krytyczność w latach 90. i na początku XXI stulecia widzieliśmy przed chwilą. Ale czy właśnie w tej sytuacji możemy jednak dopatrzeć się w takiej sztuce, która nie stroni od tych zaskakujących form, od tego dreszczu, od tej intensywności doznania właściwego dla sztuki współczesnej, dla tego marginalizowania? Czy możemy w takiej sztuce odnaleźć jednak no, na przykład prawdę, o której zresztą mówiliśmy dzisiaj na seminarium? Prawdę, a jeśli prawdę, to także inne transcendentalia i także wolność. Tą wolność, o którą tak bardzo chodzi tym artystom krytycznym, a tymczasem może się okazać, że o tej wolności to tak naprawdę inaczej mówią ci artyści, o których będę mówił za chwilę. Ja sobie pozwoliłem tutaj znowu na taki przewrotny manewr i wykorzystałem wszystkim zapewne dobrze znaną encyklikę Jana Pawła II, Veritatis Splendor, która mówi o tym związku prawdy i wolności. Wskazuje najpierw na to, że dzisiaj właśnie wśród między innymi takich, którzy podważają ten system, ponieważ system jest dla nas opresją, tacy, którzy ten system opresyjny podważają, uważają, że znają lepiej prawdę, bo mają swoją prawdę. Każdy ma swoją prawdę w swoim sumieniu, są różne prawdy, nie ma prawdy uniwersalnej. Jan Paweł II na to wskazywał jeszcze właśnie w latach 90. I ta prawda każdego indywidualna prowadzi do tego, że trzeba się uwolnić od wszelkich ograniczeń, które no, tą prawdę jakby kwestionują, i to uwolnienie da nam po prostu szczęście. Tymczasem Jan Paweł II mówi, że jest coś takiego jak wolność prawdziwa, która jest uzależniona od prawdy o prawdziwym dobru, co jest prawdziwie dobre. Wiedząc, co jest prawdziwie dobre, my wybieramy dobro. Tutaj można się zastanawiać generalnie i tak filozofować, ja pewnie nie jestem do końca kompetentny w tej sprawie, ale właściwie to człowiek zwykle wybiera dobro, czyli to, co mu się wydaje, że jest dla niego dobre, nawet mając świadomość, że to jest tylko doraźnie dobre, to i tak wybiera dobre, bo to będzie dla mnie przyjemne. Ale to jest właśnie taka świadomość dobra doraźnego, dobra relatywnego, która jest warunkowana taką własną prawdą indywidualną, a nie tą prawdą uniwersalną. Natomiast Jan Paweł II mówi, że jest prawda uniwersalna. I znajomość tej prawdy uniwersalnej pozwala nam wybierać to, co jest naprawdę dobre. Co to jest prawda? Co to jest prawda? No tutaj zapewne większość z nas to jesteśmy katolikami, więc no, co prawda przed chwilą na seminarium też czytaliśmy różne możliwe odpowiedzi, ale no, generalnie wiemy, że Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jan Paweł II mówi, że tą prawdę tak naprawdę można odnaleźć i w prawie naturalnym, i w przykazaniach, czyli w prawie mojżeszowym.
i przede wszystkim można ją odnaleźć w czymś, co on nazywa autoportretem Chrystusa. Autoportretem Chrystusa, takie zdanie tam pada właśnie w wywodzie Jana Pawła II, jest 8 błogosławieństw. Autoportretem Chrystusa jest 8 błogosławieństw, które tutaj widzimy przed sobą. Pewnie lepiej lub gorzej wszyscy je znamy. Ja tutaj podkreśliłem takie wyrazy, które za chwilę zobaczymy w sztuce, czy też w mojej interpretacji dzieł sztuki. A zatem ten pokaz przykładów, które teraz nastąpią, będzie tak naprawdę pokazem portretu Chrystusa, który robią współcześni artyści, posługujący się także takim językiem, który może drażnić, który może pokazywać marginesy transcendencji. To są prace, które powstały w tym samym czasie, w którym powstały te pokazywane na początku, które służyły podważaniu systemu. Natomiast tutaj będziemy mieli jednak właśnie afirmowanie tego systemu metafizycznego, afirmowanie prawdy, a dzięki tej afirmacji prawdy będziemy tak naprawdę zbliżali się do wolności. No to błogosławieństwo pierwsze, jak wiadomo, ubodzy w duchu, do nich należy Królestwo Niebieskie. Praca artysty, którego też Państwo zapewne znacie, bo niedawno miał dużą wystawę w Zachęcie, poza tym jest też autorem prac i Jezusa Miłosiernego i Zwiastowania. Praca z 2000 roku, tytuł jest po prostu Siostra. Praca jest nie taka mała, ale generalnie taka prosta, taka surowa, taka szaro, może nawet można by kolokwialnie powiedzieć szarobura, taka no, z ograniczonymi środkami malarskimi, bo to jest malarskie, więc powinno być dużo kolorów. Malarstwo się czasami definiuje jako właśnie tą sztukę, która lubi operować barwami. Natomiast tutaj tych barw jest niewiele, one są stłumione, to jest surowe, to jest ubogie i takie jest pierwsze wrażenie. Potem ci, którzy się znają na sztuce i jeszcze doczytają to, co sam artysta mówił w różnych wywiadach, no to zobaczą, że tu są i wpływy sztuki bizantyjskiej, i właśnie sztuki abstrakcyjnej, bo Ignacy IV w pewnej chwili też ją uprawiał i można na przykład ten kwadrat, który kiedyś był czarnym kwadratem na białym tle, a tutaj może jest okiem opatrzności, no można się zacząć dopatrywać. Ale w tym wizerunku siostry zobaczymy, że no, to jest siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez ten kształt kornetu się możemy domyślać. No i się oczywiście domyślimy, że chodzi tutaj o świętą siostrę Faustynę Kowalską, która w 2000 roku, a to jest rok powstania tego obrazu, została kanonizowana, czyli stała się właśnie świętą. Ta apoteoza, można powiedzieć, ubóstwa i skromności tutaj wydaje się wręcz ilustracją słów świętej siostry Faustyny, gdzie jest mowa, jedne z najbardziej znanych słów, kiedy Chrystus, kiedy mówi święta Faustyna, że oddała już wszystko Chrystusowi, Chrystus mówi, nie oddałaś mi jeszcze tego, co jest najbardziej twoja jest twoja nędza. I to dopiero możesz mi teraz oddać. Wydaje mi się, że właśnie ta surowość, to takie przytłumienie barw, ta oszczędność malarska, która na pierwszy rzut oka, skoro to ma być obraz świętej, no to powinien być wielki, wzniosły, powinien być właśnie taką apoteozą jej wielkości. Tymczasem właśnie jest apoteozą jej skromności, w której
kryła się jej wielkość i dlatego dla mnie jest ilustracją tego pierwszego błogosławieństwa. Mimo, że właśnie zaczyna się od takiego wrażenia pewnego paradoksu, że to jest za ubogie jak na apoteozę świętej, że to jest zbyt surowe, zbyt oszczędne. Natomiast właśnie ta surowość, ta oszczędność, ta skromność i nędza to pozwoli tak naprawdę doświadczyć Chrystusa. Drugie błogosławieństwo, które mówi o tym, kto będzie pocieszony i o tym pocieszeniu. Tutaj przykłady działalności artysty Stanisława Kulona, który przede wszystkim był rzeźbiarzem, uczył się między innymi w zakopiańskim liceum Kenara, pracował w drewnie, ale był też rysownikiem i robił takie reliefy, które za chwilę zobaczymy, a przede wszystkim jego rodzina została zesłana do Sobska pod Uralem, wywieziona na początku II wojny światowej i oprócz niego jego rodzice zmarło jego rodzeństwo. Natomiast on obiecał umierającej matce, jak sam wspomina, że on właśnie w swojej sztuce będzie pamiętał i przypominał o tym, co się działo i o tej ich śmierci i tej ich ofierze poniesionej w imię wierności polskiej idei, polskiemu etosowi, wytrwałości, mimo wszystko. Ale to, co on pokazuje, no to wywołuje tak naprawdę w oglądaniu taki dreszcz grozy, no bo to są straszne sceny i tego wywiezienia w bydlęcych wagonach i tego, co działo się na zesłaniu. Co operuje takimi środkami, które jeszcze mogą się kojarzyć właśnie z tym, że on się uczył w liceum zakopiańskim, bo te takie formy ostrokątne, trójkątne czy romboidalne, można powiedzieć, to mogą gdzieś przywodzić jeszcze na myśl coś, co nazywane było manierą na trójkątno i było właściwe dla stylu zakopiańskiego i tego wszystkiego, co się inspirowało stylem zakopiańskim, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Więc tutaj te elementy takiego też ekspresjonizmu pewnego można tutaj zobaczyć. Z drugiej strony to jest po prostu droga krzyżowa, ale ta droga krzyżowa obok tego ekspresjonizmu wykorzystywanego i eksponowania też drewna, bo on tutaj, to są reliefy, to jest w drewnie sosnowym, oni właśnie sosny zwozili na tej Syberii i on to pokazuje również przez materiał, który wykorzystuje, chociaż także modrzewiowe drewno, maluje to tak bardzo cienko, można powiedzieć. A później te stacje drogi krzyżowej, no zwykle stacji drogi krzyżowej jest 14, a tutaj już widzimy, że jest 21, 24. Nieortodoksyjna jest ilość tych stacji. On je namnaża i tutaj już mamy jakieś takie właśnie wytrącenie z kanoniczności, można powiedzieć, w czym być może jest ten dreszcz transcendencji właśnie. Znowu mamy męczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że jest też coś osobliwego w niebo wzięcie, no albo jak to jest droga krzyżowa Chrystusa, to albo Chrystus, no to w niebo wstąpienie by było, a w niebo wzięcie, no to Najświętsza Maria Panna była wzięta do nieba. Natomiast tutaj do nieba jest wzięty właśnie zesłaniec, który umarł i został złożony w grobie. Mamy przypomnienie o tej ofierze, która należy do polskiego etosu, do polskiego patriotyzmu i to pokazanie właśnie przy takim wytrąceniu, można powiedzieć, z tej kanoniczności. I co jeszcze jest ważne, on obiecał matce, że będzie o tym mówił, ale do lat 90. on o tym mówić nie mógł, bo no, był PRL i to nie było dozwolone. Natomiast on, kiedy w latach 90. sytuacja polityczna się zmieniła, zaczął dopiero tworzyć te reliefy, więc właściwie
On teraz, w latach 90., na początku XXI wieku, no teraz już nie żyje, ale wtedy pokazuje coś, co było wykluczone, co było sprowadzone do marginesu, co było marginalizowane, bo nie wolno było mówić o tym, że Związek Radziecki wywoził Polaków na Sybir. Także znowu mamy obecność tego marginesu transcendencji, który tutaj no, nabiera swojego właściwego kształtu, właściwego miejsca. Ale mamy ciągle ten element paradoksu i takiego ranienia, pokazywania tego, co boli, rozstrzeliwania, męki, zamęczenia zestawionego z beztroskim dzieciństwem na przykład. Czyli ten paradoks i kontrast tutaj są obecne. Ale wracam do tego, że on obiecał matce, że będzie o tym mówił i pamiętał, i ten element pocieszenia właśnie tych zesłańców, którzy no po dziesięcioleciach zostają przypomnieni i w jakiś sposób no, uwiecznieni w tej swojej ofiarności, w tym dostrzegałbym taki element pocieszenia. Tu ciągle jeszcze właśnie Stanisław Kulon z tą sybiracką drogą krzyżową. Natomiast trzecie, o, jesteś to nie tak. Trzecie błogosławieństwo, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Praca, którą Państwo tutaj w Warszawie zapewne znacie, bo widujecie często. Praca, która na dzień dobry, jak ktoś nie wie, co to jest i widzi to z daleka, no to ona jest minimalistyczna, tak by można powiedzieć. Minimalizm to był taki nurt w sztuce właściwie abstrakcyjnej, który miał pokazywać właśnie albo samoistnienie, w czym był taki element metafizyczności. Ta sztuka to były wielkie bryły geometryczne, które były w jednolitej barwie, niemodulowany kolor, duża wielkość i cisza. Często w interpretacjach się mówi, że to są nieme bryły, które swoją wielkością tak naprawdę są bardzo metafizycznie znaczące. Taki postmodernistyczny filozof Wolfgang Welsch napisał właśnie o tej sztuce minimalistycznej, że ona jest anestetyczna. On miał taką swoją całą tezę filozoficzną właśnie o anestetyce, że współczesna nie tyle sztuka, w ogóle kultura jest tak już przesącona, przesycona takimi intensywnymi doznaniami tego, co nas ma kręcić, co ma być takie hardkorowe, co ma dostarczać intensywnych doznań, że my tak naprawdę już jesteśmy znieczuleni, nas już nic nie rusza. I według niego sztuka powinna być współczesna taka, żeby tę sytuację pokazywać. I że ten minimalizm to już taki był, ponieważ te takie wielkie bryły, które się nagle pokazują w jakiejś na przykład przestrzeni publicznej, one nagle zatrzymują, zwracają uwagę, pokazują na to, że powinniśmy czasem na coś zwrócić uwagę, na czymś się skupić. I tak na dzień dobry to ta bryła właśnie tak działa i ona drażni, wiadomo, że z powodów politycznych, chociaż ona też tak drażni moim zdaniem anestetycznie. Bardzo mi się podobało, mimo politycznych tutaj dziwnych komentarzy, kiedy na przykład aktorzy bardzo znani robili sobie zdjęcia z tą bryłą i dodawali tam jakieś memy, a cóż to jest, wykpiwali to. To właśnie moim zdaniem dobry przykład na to, jak to drażni, jak to wstrzymuje, jak to każe się zastanowić, jak to budzi sumienie, jak to jest nieprzyjemne przypominaniem o czym się nie chce pamiętać. Jest to zarazem i anestetyczne, i minimalistyczne. A minimalizm oznacza ciszę. W ciszy jest to niezwykle znaczące i niezwykle takie właśnie uderzające. Wiemy, że później, kiedy się zbliżymy i poznamy, że tam są nazwiska,
że są szczątki, że jest to, co jest pod tym pomnikiem, więc tutaj te znaczenia Jerzy Kalina, już wcześniej pokazywany, umieścił i dopowiedział. Ale na dzień dobry to jest taki antypomnik, który zmusza do koncentracji, do myślenia, do wzbudzenia sumienia swą ciszą. Takim samym istnieniem, samym byciem. Błogosławieni cisi, moglibyśmy to tutaj zobaczyć. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Tu inna praca, którą też Państwo w Warszawie pewnie możecie oglądać, w Świątyni Opatrzności Bożej, chociaż teraz akurat będzie na wystawie jednej z dwóch, które otwieramy właściwie naraz w Krakowie i które będą związane z projektem, który właśnie kończę wraz z kolegami, dotyczącym właśnie afirmacji i krytyki w polskiej sztuce najnowszej i w tej sztuce związanej właśnie z ideą polską. Jedna z tych wystaw będzie na ulicy Podbrzezie, a druga, którą tutaj z tego środowiska, z tym środowiskiem związany Sebastian Stankiewicz przygotowuje pod tytułem Afirmare, zresztą będzie w otwartej pracowni w Krakowie. Natomiast Michał Firek będzie na Podbrzeziu i tam będzie właśnie ta jego praca, która należy do Triduum, która jest reliefem piaskowym. Jest tak na dzień dobry, jak widzimy, to widzimy chaos właściwie, jakiś bałagan. Potem widzimy, że są pomieszane media, bo to jest właśnie relief częściowo malarski, a częściowo to malarstwo korzysta właśnie z piasku. Ten piasek okazuje się potem symboliczny, no bo jak się przyglądniemy, no to się okazuje, że to są szczątki Tupolewa, który rozbił się w katastrofie smoleńskiej. No i Michałowi Firkowi chodzi akurat w tej pracy nie tylko o wspomnienie, przypomnienie, o no, takie epitafium, można powiedzieć, pośmiertne, związane z ofiarami tej katastrofy, które poniosły ofiarę z życia zgodnie z polskim etosem, który jest ofiarny i które leciały po to, żeby oddać hołd polskim oficerom, którzy zostali zamordowani, też ponieśli ofiarę. Firek pokazuje nie tylko to, że była ta katastrofa, ale ten relief piaskowy jest znaczący, ponieważ ten piasek to są te ziarenka, które się przesypują i ci ludzie, którzy zadają pytania o to, co było przyczyną tej katastrofy. No bo co do przyczyny, dla wielu obowiązuje wersja taka, która mówi, że to była brzoza. Inni uważają, że to był zamach. Michał Firek domaga się prawdziwej odpowiedzi, domaga się prawdy, no nie wierząc w pancerną brzozę zapewne. I jak tych pytań, można sobie tak to interpretować, będzie tak wiele jak tych ziarenek piasku, i być może jak te ziarenka piasku wejdą w tryby no, tego przemysłu pogardy, który szydzi z tych, którzy no, widzą w tym ofiarę i nie widzą przyczyny w pancernej brzozie, to być może ta prawda w końcu zostanie ujawniona, będzie prawdziwa. A zaczyna się od tego, że mamy wrażenie chaosu, mamy później wrażenie grozy, a ostatecznie przekaz jest taki, pragnienie prawdy. Pragnienie prawdy, prawda jest tą transcendentną, która ma przyjść, no, to pragnienie prawdy jest związane z tym pragnieniem sprawiedliwości. Piąte błogosławieństwo, błogosławienie miłosierni. Tam to miłosierdzie, które, jak tutaj dobrze wie pan doktor Karłowicz, jest związane z polskim etosem, szczególnie to w XX wieku się okazało, jak bardzo to miłosierdzie ze sprawą świętej Faustyny Kowalskiej i wraz z Solidarnością przynależy do tego polskiego etosu, przydarzyło się
Polsce. To miłosierdzie już się pojawiło w związku z tym pierwszym błogosławieństwem i siostrą Faustynną. Natomiast nie tylko siostra Faustyna, można powiedzieć, o tym miłosierdziu mówi. Tutaj praca Marka Chlandy, malarza krakowskiego też, cała seria beatyfikacje. Kilka tam jest przykładów, także artystów. Pojawia się na przykład Mark Rothko i jak tutaj doczytamy, dowiemy się, okaże się, że ten artysta bardzo znany, artysta związany z malarstwem barwnych płaszczyzn, też uważanym za metafizyczne, abstrakcyjnym. On skończył życie tak, że popełnił samobójstwo. Jego takie słynne obrazy, między innymi w kaplicy ekumenicznej Uniwersytetu Rice w Houston, są bardzo znane. No ale właśnie pierwsze skojarzenie z tym, a następne z samobójstwem. O tym samobójstwie zresztą Chlanda wprost pisze w swoim tekście towarzyszącym tym obrazom. Ale, czyli mamy ten dreszcz, mamy znowu to intensywne doznanie, mamy dreszcz grozy, to samobójstwo, coś nieprzyjemnego, ale on w tych swoich beatyfikacjach robi takie pary. I temu Markowi Rothko towarzyszy Wanda Boniszewska. Wanda Boniszewska to była siostra, ona należała do zgromadzenia sióstr od aniołów i teraz jest jej proces beatyfikacyjny prowadzony. I ona też była znana z miłosierdzia, z tego, że przyjmowała, była stygmatyczką, tak jak ojciec Pio, przyjmowała na siebie cierpienie innych, przyjmowała na siebie także grzechy innych, szczególnie kapłanów, co też w dzisiejszej sytuacji może być intrygujące. I Chlanda pokazuje ją w postaci takich jakby wrażliwych naczyń krwionośnych albo takich zdeformowanych właśnie cierpieniem figur, przez które przechodzą takie paciorki różańca jakby. One przez całą tą jego serię właściwie cały czas się przesuwają. Ona tutaj wprost jest, ta Wanda Boniszewska, pokazana. Jej miłosierdzie polegało na tym, że ona przyjmowała cierpienie innych na siebie. Innych grzechy także na siebie przyjmowała. To miłosierdzie, które do polskiego etosu przynależy, tutaj jest obecne tak samo jak przy okazji postaci świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Błogosławieństwo szóste. Błogosławieni czystego serca. Pozostajemy przy tym miłosierdziu i przy siostrze Faustynie i przy tym obrazie, który pewnie dla historyków sztuki no, budzi pewne wątpliwości ze względu na walory estetyczne i takie zastrzeżenia natury formalnej, a pewnie jest najbardziej znanym przykładem polskiego malarstwa na świecie. No, bo jak Państwo być może wiedzą, najczęściej tłumaczonym tekstem polskim na świecie jest dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, nie jakiś Lem, czy Herbert nawet, czy Szymborska, czy Sienkiewicz, Quo Vadis kiedyś było bardzo znane i tłumaczone. Najbardziej tłumaczonym, najczęściej tłumaczonym na języki obce polskim tekstem jest dzienniczek świętej siostry Faustyny i przypuszczam, że ten obraz, który można zobaczyć i w Nowym Jorku, i w Ameryce Południowej, i na Filipinach, także na całym świecie, zwłaszcza ten krakowski, czyli ten późniejszy, jest bardzo znany. No i tutaj w tym towarzystwie nie muszę mówić, że można malować nowe wersje Jezusa Miłosiernego i obrazu Miłosierdzia Bożego, takim wcześniejszym jeszcze niż akcja teologii politycznej były obrazy Danuty Waberskiej, które dzisiaj też są w kościołach i tutaj właściwie, ponieważ, muszę zwrócić uwagę, cały czas to, co ja pokazuję, pokazuję jako portret Chrystusa. Cały czas mówimy o 8 błogosławieństwach pokazanych przez artystów współczesnych. Mówimy o portrecie Chrystusa, który jest prawdą.
że tutaj ta prawda warunkuje wolność. Tutaj z jednej strony z cytatem z dzienniczka siostry Faustyny jest to, że ona może Chrystusa zobaczyć, ponieważ ma serce czyste i wolne. To jest wprost tam napisane. A tu ciekawe, że Waberska wybrała taki właśnie taką scenę, w której Chrystus przecina taką jakby sieć pajęczą, tak jakby wprost ilustrowała to, że Chrystus jako prawda niesie wolność i wyzwala, nie podważając systemu, tylko właśnie dając pewne fundamenty i wzorce i nauki do postępowania, dzięki którym jesteśmy wolni. Można to widzieć w tych obrazach Danuty Waberskiej na przykład, szczególnie w tym jednym. No i tu wiemy, że powstały te nowe obrazy Jezusa Miłosiernego. Tutaj tylko akurat takie, które mogłem ściągnąć z internetu, więc nie wszystkie. Z jednej strony Jarosław Modzelewski, ale także Ignacy IV, o którym już była mowa, także Beata Stankiewicz, o której też już mowa była. I tutaj to, o czym może, no właśnie pytanie, czy lubi wracać, czy też właśnie nie lubi wracać do tego pan doktor Karłowicz, mianowicie w tym kontekście, o którym ja teraz mówię, wróciłem sobie do tych, przeglądnąłem pobieżnie, co prawda, te recenzje, w których mowa jest o dowolność parafrazy albo o postchrześcijaństwo. I tak sobie pomyślałem, że właśnie w tych słowach takich, no to pokazuje to, jak to drażni, jak to podrażniło, jak to jest właśnie wywołało ten dreszcz transcendencji, który czasami bywa trudny do przyjęcia i trudny do zinterpretowania. I tak sobie pomyślałem, że właśnie to jest dobry przykład tego, jak pojawia się ten dreszcz transcendencji, jak można go wręcz widać zapisanym w tych recenzjach. A dzięki temu ta transcendencja, ta prawda, którą jest Chrystus, nabiera cech już nie tylko marginesu, nie tylko dreszczu, ale no właśnie tego właściwego dla prawdy miejsca, czyli tego miejsca naczelnego i głównego, tego miejsca, w którym są nieusuwalne transcendentalia, no bo ja tu przyjmuję, że te transcendentalia są nieusuwalne i dlatego one wciskają się także do tej sztuki krytycznej i ją zmieniają na sztukę afirmatywną. Tu co ciekawe, to taka dygresja, Jarosław Modzelewski, autor tego świątkowego, jak to pan doktor czasami nazywa, i trochę bizantyjskiego Chrystusa, wcześniej malował całą serię pod tytułem Caritas, pokazywał miłosierdzie właśnie, można powiedzieć, w praktyce, takiej sztuce relacyjnej. Dzisiaj też akurat w tych środowiskach, które są związane ze sztuką krytyczną, oni potem się zaczynają zmieniać i teraz chcą głosić sztukę społeczną i będą na bazie tej krytyki systemu formować system nowy, własny, no taki marksistowski, lewicowy, i będą kształtować relacje międzyludzkie, społeczne. To jest wizja tej sztuki krytycznej, natomiast myślę sobie, że w tej sztuce afirmatywnej tak naprawdę te relacje są w postaci miłosierdzia, które właśnie w takiej praktyce pokazywanej tutaj przez Jarosława Modzelewskiego są. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. No tutaj ciekawa praca, bo to ta grupa krasnali, jak oni sami się nazywają, poznańska, która nie ujawnia swoich nazwisk, chociaż w prasie się pojawia, kto to niby jest, natomiast nie chcą się ujawniać. I oni
malują niezłe obrazy. To jest dość powszechnie uważane, że malarski warsztat i talent jak najbardziej jest ich udziałem. Ale oni się też posługują taką subwersją. Z tym, że to w ich wypadku nie jest właściwie subwersja, ile kontrsubwersja, tak jak w brydżu jest kontra i re. To oni tutaj robią w pewnym sensie, może nie na złość, ale na przekór tym artystom krytycznym. Ale właśnie bardzo świadomie wykorzystują podobne narzędzia. No i tutaj na dzień dobry jest coś takiego, że jest obraz, który no, moglibyśmy uznać, że jest malarsko niezły i ciekawy, ale on pokazuje nieprawdę. No bo on pokazuje spotkanie ekumeniczne Aleksego II i Jana Pawła II. Do tego spotkania, jak wiadomo, nie doszło, chociaż Jan Paweł II go chciał. Chciał pojechać do Rosji i się spotkać z patriarchą moskiewskim, ale no, patriarchat moskiewski się na to nie zgodził i do tej wizyty nie doszło. Natomiast tutaj mamy namalowane to spotkanie. Właśnie paradoks, i więc na dzień dobry mamy nieprawdę. Mówiliśmy dzisiaj na seminarium o prawdzie, tu jest namalowana nieprawda. Tylko, że to jest spotkanie ekumeniczne 2008. Jan Paweł II zmarł w 2005 roku, a ten Aleksy II właśnie w 2008. Więc możemy sobie wyobrazić, że właśnie następuje w przestrzeni metafizycznej to spotkanie na przykład, albo możemy dla tych, którzy w taką przestrzeń metafizyczną nie chcą wierzyć, to możemy widzieć no właśnie z jednej strony krytykę patriarchatu moskiewskiego i prawosławnych, że nie chcieli tego spotkania, którego celem było dobro, którego celem był pokój. Jan Paweł II tego chciał. Polski etos, polskie myślenie o tym, co dobre i co jest pokojem, tutaj jest pokazane, że też nie zawsze spotyka się z odpowiednią odpowiedzią. Tutaj inny przykład, no, który od razu może właśnie zaszokować nas swoją nie tyle może nieprawdą, ile kiczowatością. Tutaj Adu, czyli Ada Karczmarczyk, prowadzi rozgrzewkę narodową. Tu akurat widzimy ćwiczenia z lekturami. Tutaj no panowie o aparycji, której państwo... Te książki to jest Mickiewicz i Gombrowicz, to jest też ważne. No tutaj aparycja tych panów jest też ważna. Myślę, że tu w warszawskim środowisku być może niektórzy w tym takim bardziej cięższym, można powiedzieć, gimnastykującym się, może niektórzy identyfikują na przykład jakiegoś kibica Legii, bo oni lubią białe stroje, natomiast no, czarne koszule to się z innym warszawskim klubem kojarzą, ale być może to nie jest właściwe skojarzenie. Niemniej oni razem ćwiczą. Mickiewicz z Gombrowiczem także się spotykają, chociaż jeden jest no, przedstawicielem tej romantycznej części polskiego etosu, mesjanizmu, wiary właśnie w to, że Polska jest Chrystusem narodów. Natomiast Gombrowicz jest krytykiem tego rodzaju myślenia. Tymczasem te właśnie dwa dyskursy literackie mają się spotkać. Mają się spotkać też ci dwaj właśnie kibice i mają razem taką rozgrzewkę prowadzić. To jest oczywiście śmieszne i kiczowate. I jak Adu Karczmarczyk zaczęła występować z tego rodzaju, a to nie są jedyne wypowiedziami artystycznymi, które dotyczyły także religii, ponieważ ona właśnie ogłosiła, że się nawróciła w 2014 roku i wcześniej chciała być gwiazdą popu, a później się nawróciła i zaczęła być religijna, zaczęła być też patriotką. No i wszyscy się właściwie z dużą rezerwą do tego podchodzili, bo się spodziewali, że tak za rok, dwa to dojdzie do coming outu i ona powie, że sobie po prostu kpi z tego wszystkiego. Natomiast no, minęło 10 lat i nie doszło do tego coming outu i ona dalej jak najbardziej w takim patriotycznym, przy patriotycznej postawie pozostaje. Kicz albo kamp, bo to tak często z tym
określeniem bywa interpretowane są, bywają jej działania. No one są marginalne, to nie jest wielka sztuka, to nie jest piękne, to jest właśnie przechwytywanie tego, wykorzystywanie tego masowego dyskursu, tych kiboli. No ale jest to przechwycone, jest to wykorzystane po to, żeby no, nawoływać do zgody i pokoju. I na dodatek robi to kobieta, potwierdzając, że nie tylko na proaborcyjnych wystąpieniach są kobiety, ale jak najbardziej również na wystąpieniach patriotycznych i że ona jest tego przykładem. Tutaj inne, tu z kolei artysta raczej bardzo uznany, Jakub Wojnarowski, i też na Dzień Dobry, to jest taka instalacja, która na Dzień Dobry to się widzi na przykład obraźniczki. Obraźniczki to są takie panie, które chodzą z feretronami podczas procesji, ale na Kaszubach. I tak jak pewnie państwo z Warszawy i ja z Krakowa, jakbyśmy brali udział w tej procesji i nagle zobaczyli, że takie panie z feretronami zaczynają robić jakieś taneczne figury wigibasy, wywijać tymi feretronami, to byśmy sobie pomyśleli, że to jest jakiś akt profanacji i że tutaj właśnie zwolennicy sztuki krytycznej przybyli i dokonują jakiejś prowokacji. Natomiast tam to jest po prostu częścią rytuału, jest to jak najbardziej akceptowane i to jest po prostu wyrazem polskiej religijności, czy kaszubskiej, a zarazem polskiej religijności. I różne są wyrazy tego polskiego etosu, czego dowodził też puszczany jakby w tle tego wszystkiego, bo oprócz tej instalacji wideo to była też taka rozerwana właśnie kula, a w tle słuchać było razem połączone teksty Witolda Gombrowicza i prymasa Stefana Wyszyńskiego. I tak to było zmontowane, że się okazało, że ci dwaj autorzy mówią o tym samym, że tak naprawdę o to samo im chodzi i chodzi im o Polskę i polską ideę, polski etos. Tak przynajmniej uważał Jakub Wojnarowski, nawołując do pokoju. Tutaj możemy oczywiście dyskutować, ale być może ten element drażniący, czy pokazywanie właśnie tych marginesów, no, służy temu, żeby jednak jedno tej polskości osiągać, przynajmniej tak to próbują artyści współcześni robić. No i mamy wreszcie ostatnie błogosławieństwo, Prześladowani dla Sprawiedliwości. Tutaj Jerzy Duda Gracz, to też stosunkowo niedawno zmarły artysta. No i wydaje się, że nic tutaj nie pokazuje takiego kontrowersyjnego albo zaskakującego, bo to jest Droga Krzyżowa, która jest w ogóle w Częstochowie, jest nad kaplicą Matki Bożej w ogóle. Natomiast Jerzy Duda Gracz przez historyków sztuki, krytyków, samych artystów, przez właściwie całą swoją twórczość, to często był tak traktowany trochę z przymrużeniem oka, że on taki groteskowy, że właśnie dużo czerpie z tej kultury masowej. Zresztą no, bywał mocno kontrowersyjny, bo pokazał taką Pietę Limanowską, gdzie no, Chrystusem był pijak, który leżał na kolanach Matki Bożej. No i że on poza tym działał w czasie, kiedy popularna była sztuka abstrakcyjna, a on figuratywna, właśnie jakaś taka przerysowana, jakieś takie zagrube te postaci, dziwne. Więc go tak próbowano spychać na margines. No i właśnie ten jakby zepchnięty na margines artysta, chociaż dzisiaj jak najbardziej uznany, no pokazuje w swoim stylu, utrzymując ten swój styl, z takimi deformacjami, no pokazuje polską historię męczenników, bo tu mamy i prymasa Wyszyńskiego, i ojca Maksymiliana Kolbe, i wywiezionych na Sybir, i te krzyże tam sterczą z wagonu kolejowego, którym wywożono właśnie na Syberię. No znowu jest przypomnienie o tej polskiej ofierze, która należy do polskiego etosu.
Jeszcze raz sobie pozwolę powiedzieć, że kończąc już, proszę się nie denerwować bardzo, że to są wszystko przykłady, które mają być portretem Chrystusa, bo mają ilustrować 8 błogosławieństw, które są Chrystusa autoportretem według Jana Pawła II i encykliki Veritatis Splendor. One operują takimi środkami, a to deformacją, a to kiczem, a to właśnie drażnieniem, a to pokazywaniem marginesów, które są kojarzone właśnie z tą sztuką krytyczną. Tymczasem respektują jednak na przykład prawdę, respektują często także inne transcendentale i to próbowałem Państwu pokazać. Tutaj możemy jeszcze też to zdanie, które kończy 8 błogosławieństw, że ci, którzy z mego powodu Wam urągają, są także błogosławieni. Moglibyśmy to zdanie odnieść właściwie do tych przykładów, które pokazałem na początku, gdzie tam mieliśmy szydzenie z korony cierniowej, z męki Chrystusa. No to właściwie bardzo często ta sztuka krytyczna i polska i niepolska tak wygląda i moglibyśmy tutaj skojarzyć to z tym zdaniem, chociaż nie jestem pewnie powołany do tego, żeby tak wprost powiedzieć. Kończąc, myślę, że ta afirmatywność w czasach sztuki krytycznej, no bo ona, tak jak mówię, sztuka krytyczna, dzisiaj zwana społeczną, dominuje wśród tych, którzy o sztuce współczesnej piszą i się nią zajmują. Ta afirmatywność, oprócz tego, że po prostu malarze wciąż malują i tematy święte, i sakralne, i po prostu rzeczywistość, i portrety, i pejzaże, może polegać także na tym, że się wykorzysta ten język krytyczny, ten język intensywnego wrażenia, marginesu, dreszczu transcendencji, ale po to, żeby pokazać prawdę, po to, żeby pokazać na przykład ideę narodową polską, żeby no, pokazywać to, że ten system metafizyczny, o którym powiedziałem na początku, jest nieusuwalny, bo jak mi się wydaje i też wielu filozofów pisało, że od metafizyki ucieczki nie ma, no właśnie od tej metafizyki, tej właśnie nieusuwalnej nie ma. No i że ta sztuka może, tamta sztuka krytyczna ma prowadzić do wolności przez to, że podważy system, który jest zły. Natomiast sztuka afirmatywna afirmuje system, który jest metafizyczny i który prowadzi do wolności. Sztuka krytyczna podważa system po to, żeby uwolnić od opresji tego systemu, jakim się wydaje. Sztuka afirmatywna właśnie odsłania system metafizyczny jako ten, który dzięki prawdzie, ale także dzięki innym transcendentale do wolności prowadzi. Tak naprawdę właśnie między innymi przez ten portret Chrystusa, który Państwu próbowałem pokazać. Dziękuję bardzo. Już Państwa nie męczę dłużej. Dziękuję. Zapraszam. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się zastanawiam, czy powiedziałby Pan, że może, w sensie, bo mi się wydaje, że właśnie to może ta sztuka krytyczna używa jakby języka, który był już używany, żeby wyrazić jakiś przekaz. No bo jednak też w przeszłości jakby w tej sztuce, powiedzmy, no nie wiem, jeżeli mogę nazwać mainstreamowej, no z poprzednich wieków, no to mamy jakby jakiś tam symbol i przekaz, tak, który jakby był jakiś przekaz w tym dawnym obrazie, tak? I jakby też podejrzewam, że no jednak ta sztuka krytyczna, pomimo tego, że niby idzie przeciwko systemowi, to też ma jakiś przez zakodowany przekaz w tym obrazie, który pokazuje, tak? Więc tak trochę chciałam zapytać, czy może Pan jakby powiedzieć, co miał Pan na myśli, jak mówił, że jak
sztuka afirmatywna używa języka krytycznego? Na myśli miałem to, że tak jak próbowałem podkreślać kilka razy, że ten język afirmatywny może korzystać z takich elementów wywołujących intensywne doznanie, to znaczy właśnie coś, co nazywałem dreszczem transcendencji, coś, co drażni, coś, co zwraca uwagę, coś, co jest nie takie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I co wydawać się może podważaniem systemu początkowo. Natomiast wtedy, kiedy zacznie się to interpretować, właśnie takie przykłady, o których ja mówiłem, można odkrywać, że jednak artysta chciał pokazać, odsłonić ten system metafizyczny. Pierwsze wrażenie będzie intensywne i będzie takie skojarzenie, no pewnie tu znowu będzie krytyka, pewnie znowu się przejadą po kościele albo znowu będą szydzić z tradycyjnego patriotyzmu na przykład. Tymczasem okaże się przez interpretowanie, często przez doczytanie też tego, co artysta, jego wypowiedzi. Sztuka współczesna jest taka, że moim zdaniem, chyba nie tylko moim, że właściwie bez doczytania tego, co sam artysta mówi, tego, co mówią o nim krytycy, teoretycy sztuki, to właściwie ona jest zupełnie niezrozumiała. I także prowadząc tą interpretację, okaże się, że mimo tych pierwszych wrażeń, że jednak chodzi na przykład o prawdę, o dobro, o piękno, które może być jakoś przemycane na przykład przez poetyczność takich dziwnych instalacji, no bo one z punktu widzenia kogoś, kto lubi malarstwo i idzie na wystawy oglądać dobrze namalowane obrazy i widzi jakieś poskładane ze sobą elementy, no to nie wie, o co chodzi i to jest po prostu brzydkie. Natomiast może się okazać, że zestawienie jakichś elementów, jakaś konstrukcja, że to zestawienie jest metaforą. Metafora na tym polega często, że to są zderzenie dwóch pól znaczeniowych. I instalacje współczesne bardzo często na tym polegają, że się te różne pola znaczeniowe właśnie ze sobą zderza. I może się okazać, że ostateczny przekaz dotyczy jednak metafizycznego systemu, chociaż pierwsze wrażenie może być takie, że ten system jest podważony, bo sztuka nie pokazuje piękna, więc jest od razu zakwestionowany ten system na dzień dobry. Tymczasem to piękno można odkryć wtedy, kiedy się interpretuje, się odczytuje tą metaforę, która przez to zestawienie elementów jest tam zapisana. Oczywiście to jest ryzykowna teza, co teraz powiedziałem, bo ta sztuka współczesna formalnie, ona dla kogoś, kto lubi malarstwo, ja na przykład lubię malarstwo, ale no to ta sztuka współczesna jest zaskakująca i trudna. Nie wiem, czy pani odpowiedziałem, pewnie nie widzę z miny, ale... To znaczy, jak? No, że no w sensie można by też powiedzieć, tak jak teraz właśnie przedstawiciele jakby tego krytycznego myślenia, oni próbują teraz interpretować te obrazy, które z przeszłości w krytycznej jakby, no w sposób krytyczny, tak? I powiedzą, że to nie jest obraz tak naprawdę, na przykład ja się spotkałam z tezą, że ten ambasadorowie Holbeina to tak naprawdę to jest przedstawienie małżeństwa dwóch padów, tak? Także po prostu na takiej zasadzie, że można by zrobić z drugiej strony też właśnie. Tak, to są znane, to jest typowe interpretowanie właśnie związane tym razem z naukami o sztuce, które zawsze Mike Ball na przykład jest taką świetną zresztą przykładem takiego dekonstrukcyjnego, ona to nazywa reframingiem. Się okazuje, że tam meduza to
obraz nie strasznej kobiety, tylko tego, że kobiety żyją w opresji i tak dalej. No właśnie to, co pani powiedziała, albo że Velázqueza z kolei, Panny Dworskie, to jest obraz opresji klasowej, dlatego że Velázquez tutaj jako przedstawiciel no, rzemiosła jest w takiej roli kogoś no, zniewolonego przez system, w którym on musi służyć tej parze królewskiej, która tam w lustrze się pokazuje. Tak znam to i rozumiem teraz, że chodzi pani o to, że ja na przykład ja dokonuję nadinterpretacji, bo gdyby przyjąć to moje myślenie, próbuję teraz powiedzieć pani, co pani myśli, ale gdyby przyjąć to moje myślenie, to można by te przykłady sztuki krytycznej, które ja pokazałem i których jest dużo więcej, i też tam w nich odkrywać poetyczność. No więc w związku z tym one też, gdyby przyjąć moje myślenie, no to w nich też by się odkrywało piękno i dobro. I to jest też przewrotne. I zdaję sobie, dlatego powiedziałem, że te moje interpretacje są ryzykowne, po pierwsze. Po drugie, ich przeprowadzenie wymaga tego, żeby przeczytać to, co artysta sam mówi i co o nim także się mówi, i dopiero wtedy taka interpretacja jest uprawomocniona. Więc ta potrzeba prawomocności tego rodzaju jest potrzebna, chociaż ja się cały czas rzeczywiście zastanawiam nad tym, czy Norwid kiedyś w Promeditionie napisał, że piękno nieproszone samo tak. No już nie, teraz nie przypomnę sobie cytatu, ale ono i tak się wpycha, że tak kolokwialnie powiem, chociaż to inaczej tam jest sformułowane. I ja często patrząc na tą sztukę krytyczną, bo jestem naiwnym człowiekiem dobrej woli i takim kościółkowym katolikiem, to cały czas próbuję, że może tam gdzieś to piękno się jednak wpycha. Właśnie tak jak ten Norwid pisał, że nad tym co brzydkie, co takie, no ale z drugiej strony, no jak to już jest tak wprost szydercze, no to się nie da. Ale bo mnie to, co pani, od czego pani zaczęła, to jest wydaje mi się bardzo inspirujące pytanie. Znaczy, bo oczywiście sztuka krytyczna, tak jak się sama definiuje no, w tekstach, które znam, rzeczywiście prezentuje się jako wyłącznie krytyczna. Natomiast no, w tradycji polskiej logiki jest kategoria logiki pytań. Można per analogiam powiedzieć, że jest też jakaś logika. W logice pytań mówi się o założeniach pytań, prawda? Można by mówić o logice krytyki, można by mówić o jakimś afirmatywnym wymiarze krytyki. Jak rozumiem, też o to pani pytała. Czyli, że pytanie jest takie i ta ewolucja sztuki krytycznej, o której pan wspomina, która się przekształca, to zawsze miała taki bardzo silny dydaktyczny smrodek, prawda? Znaczy zawsze była tam taka wizja doskonałego świata, który objawiłby się, gdyby ten właśnie okropny, który trzeba subwercją obnażyć, by się ukazał. I pan sam mówi o tym etapie rozwoju, że to jest być może jednak dałoby się mówić o konflikcie dwóch wizji afirmatywnych do pewnego stopnia, traktując krytykę tylko jako pewną, tak powiedzieć, logikę etapu, prawda? Jako mądrość etapu, mówiąc bliskim sztuce krytycznej językiem, prawda? Że to jest, że to nie jest tylko to, bo no to tak. Że po prostu sztuka krytyczna jakby wyewoluowała do takiego poziomu, który, że się zaczęła zamieniać w afirmatywną, tak by to. Znaczy, że ona ma pewną afirmatywną strukturę, bazę, punkt odniesienia. Że ona też reprezentuje jakąś,
jakąś wizję rzeczywistości, którą poprzez krytykę afirmuje, prawda? Tak, ale ta wizja rzeczywistości zaprzeczałaby bardzo wielu elementom systemu metafizycznego, o który mi tutaj chodziło. Natomiast właśnie w sztuce afirmatywnej byłoby to, że to dokładnie właśnie o to mi chodziło, że pewne takie formalne, jakby można powiedzieć, zabiegi, pewne pomysłowość pewna by mogła zostać wykorzystana, ale cały czas ze świadomością i pamięcią o tym, co należy do tego nieusuwalnego systemu metafizycznego, czyli między innymi właśnie prawdy, dobra i piękna. No bo ten system moim zdaniem, chociaż jak na poziomie filozofii to jestem mało kompetentny, ale no zgadzam się z takimi zdaniami, że jest nieusuwalny. On w tej sztuce afirmatywnej jest, natomiast w krytycznej nie przeczę, że oni moralizują. Oni na przykład to dobro się jakieś tam u nich pojawia. Oni jakiś tak naprawdę to zaprzecza i istocie tej sztuki, bo zaczynają budować myślą, o, tak jak pan powiedział zresztą przed chwilą, o jakimś nowym systemie, takim, który no, byłby wolny od tej opresywności, od której oni chcą się uwolnić. Niedawno był taki, zresztą właśnie Bronisław Wilsztań, przez pana często przywoływany, taki no, program miał telewizyjny, w którym rozmawiano o takiej stosunkowo nowej książce Chantal Delsol, gdzie ona, jej wizjach, że są ci, którzy są ogrodnikami, ci, którzy są burzycielami, i taką miała kiedyś. Ogrodnicy to są ci, którzy no właśnie afirmują tą daną rzeczywistość. Ale właśnie ta jej nowa książka jest taka, że ona uznaje, że no jednak trzeba uznać, że ci burzyciele, oni teraz zaczynają budować swoje jakby ogródki. No i trzeba te ogródki przyjąć. Ja nie czytałem tej książki, natomiast znałem wcześniej postać Chantal Delsol i byłem bardzo ciekaw. Natomiast wygląda na to, że ona ewoluuje właśnie w tym kierunku, że no to byli ci krytycy i ci burzyciele, których ona nie była entuzjastką. Natomiast teraz uznaje, że ci burzyciele no, zaczynają budować swoje ogródki i może te ogródki będą dobre. I trochę tutaj byłoby tak samo z tą sztuką krytyczną. Oni teraz nie uprawiają już tak bardzo sztuki krytycznej, że oni nie lubią się przyznawać do tego określenia. Artur Żmijewski, który jest najbardziej znanym chyba przedstawicielem tego środowiska, on nie identyfikuje się z tym pojęciem i je krytykuje, natomiast wolą określenie sztuka społeczna i oni będą budowali nowe relacje, z czym właśnie można powiedzieć jakiś nowy swój system. Moim zdaniem, jak im się wydaje, że mogą zbudować system poza systemem, no właśnie, to jest po pierwsze absurdalne, a po drugie, jak się chcą budować system poza nieusuwalnym systemem metafizycznym, no to się nie da, bo system metafizyczny jest nieusuwalny też. No tutaj już zacząłem się oczywiście zapętlać, ale no teraz mają, myślę, pozytywną wizję. Ja nie jestem takim też wielkim badaczem tego, ale teraz się mówi o sztuce relacyjnej, o sztuce społecznej, o no właśnie budowaniu tych własnych ogródków, tych małych ogródków, żeby one właśnie nie były czasami z jakąś ideą narodową, bo te idee narodowe to są niedobre, więc jakieś takie małe swoje dzielnice na przykład, albo landy pewnie, albo te małe ojczyzny. To jest akceptowalne, albo nawet w ogóle w dzielnicy jakiejś społeczności, zwłaszcza wśród emigrantów najlepiej, żeby pracować. To jeszcze też jest charakterystyczne. Tak, naturalnie. Szybko.
Ja jakby tak troszeczkę merytoryczną anegdotę do tego, co było przedmiotem wymiany państwa. Jest taki profesor Chicago Institute of Art, James Elkins. To jest jedna z awangardowych szkół artystycznych w Stanach Zjednoczonych i on napisał książkę, zastanawiał się z pozycji właśnie tych spoza krytyki, zastanawiał się jakby system spoza systemu, dlaczego studenci nie inspirują się religią i metafizyką w swojej sztuce. A tylko jeszcze tak dodam, że na tą uczelnię nie dostanie się nikt, kto nie wie, co to jest Christ Peace Serrano. Tak, to jest jedno z podstawowych kryteriów. I później facet się zastanawia, dlaczego studenci w tak nielicznym stopniu inspirują się religią w swojej sztuce malując. I przytacza przykład jednej Koreanki, która była graficzką, ona była zielonoświątkowcem, w zasadzie powinnam powiedzieć zielonoświątkowczynią, nie wiem, była członkinią kościoła. I ona zaprosiła go kiedyś do domu, chcąc pokazać swoją pracę, których nigdy by nie przyniosła na seminarium oficjalnie. I mówi, to są moje autoportrety i pośród tych autoportretów była grafika przedstawiająca bardzo taką prostą rybkę pływającą w wodzie, bardzo szczęśliwą, takie tam bąbelki, piękny, bardzo taki afirmatywny obraz. I ona mówi, to jest mój autoportret. I ten profesor Elkins do niej mówi, nie, ty nie możesz malować siebie jako osoby szczęśliwej, która jest spełniona w życiu, radosna. Nie masz prawa, ponieważ w naszym współczesnym świecie musisz być nieszczęśliwa, musisz walczyć o czyjeś prawa, musisz walczyć z systemem. Taka sztuka afirmująca szczęście, radość, harmonię nie ma prawa. I to a propos tego, czy sztuka krytyczna jest w stanie jakby widzieć, tak, książka jest z 2006 roku, wierzę, że od tego czasu się zmieniło dużo, tak jak pan mówi. To a propos tego, a propos tej wymiany, dziękuję tak, bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos, bo Elkins w tej książce About Strange Place of Christianity in Contemporary Art, zdaje się, taką napisał. Nie wiem, czy o tej właśnie pani mówi, ale w tej, którą ja przywołałem, to on się właśnie zastanawiał, czy może być sztuka krytyczna religijna, chrześcijańska i uznał, że nie może. A ja właśnie zrobiłem coś na przekór. Sorry, tak mam. To właśnie o to mi chodziło, żeby spróbować pokazać, że można, no tylko trzeba, oczywiście trzeba zrobić pewien wyłom i ustąpić wobec tego jednego nieusuwalnego systemu, a potem się już okaże, że no właśnie to piękno, choć nieproszone, ono wchodzi tylnymi drzwiami i jednak to pozostaje sztuką. Powiadam, to jest koncept ryzykowny i jest na przekór właśnie tym tezom Elkinsa bardzo świadomie, co pewnie nie jest dobrze, bo nie należy być na przekór. Mnie, muszę powiedzieć, bardzo zaintrygowało pierwsze pytanie pani na temat tych pozytywnych założeń sztuki afirmatywnej, bo patrząc z perspektywy czysto społecznej, sztuka krytyczna jest dzisiaj sztuką par excellence mieszczańską, prawda? Znaczy jest sztuką doskonale, czy jest sztuką niekrytyczną w istocie wobec systemu, w którym się doskonale porusza, dostaje środki, galerie, prawda, pieniądze, wystawy i tak dalej. Dlatego nie wydaje mi się, żeby ona była sztuką krytyczną, ona wydaje mi się raczej pewną metodą destruowania pewnego modelu, który uważa za niepożądany, bo powiedział, szczerość tej krytyki jest wyjątkowo niska, prawda? Znaczy ja nigdy nie widziałem sztuki krytycznej, która by realnie atakowała swoich mocodawców, sponsorów, prawda, systemy nagród, stypendiów i tak dalej, i tak dalej. Ona zawsze jest wpisana
w taką połonieczyznę czy dulszczyznę, prawda, bardzo głęboką wobec tego paradygmatu. I to jest pierwsza rzecz i ona wydaje mi się bardzo interesująca i godna tej poruszenia, bo to ostrze krytyczne jest, bym powiedział, w jedną tylko stronę skierowane na ogół, prawda. To jest sztuka w istocie raczej bezkrytyczna, albo bym powiedział taka oszałamiająco bezkrytyczna wobec własnego statusu i tych, którzy są jej mocodawcami, czy no nie mam pojęcia, sponsorami. Ponieważ kilkakrotnie pan przywoływał moją niechęć do zwrotu sztuka metafizyczna, to czuję się w obowiązku wyjaśnić, w czym rzecz. Ja oczywiście nie mam problemu ani z poezją metafizyczną, ani z metafizyką. Jako filozof, który sporo uwagi metafizyce poświęca. Ja mam raczej problem z używaniem tego pojęcia na sposób, w jaki używają to pisma ilustrowane, prawda? Znaczy mówi się, coś jest metafizyczne i to nic nie znaczy, poza tym, że jest, bo ja wiem, tajemnicze, zagadkowe, nastrojowe i tak dalej. I ten typ używania języka, jakkolwiek uprawniony oczywiście i komunikatywny, kiedy staje się sposobem opisywania zjawisk artystycznych, zaczyna skutkować potwornym bałaganem, niechlujstwem i czymś takim podejrzanym, bo pozwala wrzucać do jednego worka zjawiska nie mające są nic wspólnego, prawda? Bo kiedy metafizyczność oznacza zagadkową tajemniczość, jakiś taki, bo ja wiem, medytacyjny nastrój, to powstają zbiory zupełnie zagadkowe. W jednym obszarze mogą się mieścić dzieła sztuki, wybitne dzieła sztuki sakralnej i przejawy bardzo niemądrej krytyki pod pretekstem, że wszystko jest metafizycznością. I to ja bym powiedział, i ten rodzaj takiego infantylnej metafizyczności wydaje mi się niegodny uwagi. Pan, mówiąc metafizyczny, ma na myśli odniesienie do bytu. Zresztą z tych tutaj przykładów chyba taki wydał mi się najbardziej metafizyczny w tym ścisłym sensie, który pan podaje. Ten przykład pierwszy, czyli tej szafy, którą namalował Klimek, bo ona jest afirmacją bytu w sensie ścisłym. O ile te dalsze przykłady są przykładami sztuki religijnej w jakimś sensie, prawda, czy odwołującej się, czy mogącej być czytaną poprzez klucz błogosławieństw, no to ten pierwszy jest metafizycznością w sensie ścisłym. Zresztą to samo dotyczy pejzaży Klimka, prawda, które też są afirmacją rzeczywistości taką, jaką ona jest. Tak, zgadzam się, tylko powiem, że ja wiem, że o co panu chodziło, ja pana prowokowałem w celach retorycznych. Tak, ja domyślam się, ja też w celach retorycznych odpowiadam. Panu, nie, proszę bardzo. Ja chciałabym, panie profesorze, odwołać się do tych przykładów sztuki awangardowej, które pan tutaj prezentował. Te przykłady utwierdzają mnie w przekonaniu, że ta sztuka współczesna, odwołując się krytycznie do religii, do wiary, do metafizyki i ta sztuka nie wypracowała własnego języka. Ona odwołuje się jedynie do właśnie krytycznie do symboli, znaków, którymi posługiwało się dawne malarstwo. Uderzyło mnie to szczególnie w przykładzie Memlinga, Sąd Ostateczny, jako no właśnie krytyczne, a jednocześnie tak, że własnego stylu, własnego języka, własnych znaków nie wypracowała. I to jest rzeczywiście pasożytnictwo i takie przeżuwanie. Nic nowego nie zaproponowała. I w świetle tego wydaje mi się również to, co Chantal Delsol w tej swojej nowej pozycji proponuje, no takie mało przekonujące.
To jest chyba istota subwersji na tym polega, prawda? Ja boję się, że musimy kończyć tak już, bo nasi, tak, pan profesor musi zdążyć na pociąg, a nasi internauci już dziękuję mają bardzo. Prawo. Dziękuję bardzo dziękujemy bardzo. Panu profesorowi. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, podziękować blok. O, proszę bardzo. Podziękować Blok Pressowi za życzliwość i możliwość obecności naszych wykładów i dyskusji na Państwa portalu. Bardzo za to dziękuję. I chciałem powiedzieć, że w tej chwili trwa prawdopodobnie pierwsza ogólnopolska zbiórka na współczesną dekorację malarską w zabytkowym obiekcie sakralnym. W tej chwili zbieramy na pieniądze na nowe obrazy w prezbiterium pięknego XVII-wiecznego kościoła w Parlinie, które obrazy, które przygotowuje, już jeden z nich jest gotowy, znakomita malarka krakowska Beata Stankiewicz, więc bardzo Państwa proszę o hojność i zapraszam na stronę Teologii Politycznej, gdzie można znaleźć stronę związaną z tą właśnie zbiórką. Bardzo dzisiaj dziękuję jeszcze raz naszemu dziękuję. Referentowi. Dziękuję za uwagę Państwu i do zobaczenia za miesiąc. Do widzenia.